Witam serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Tomasz Zając, na to jest kanał Ryżem po oczach. Witamy ponownie w mieście Rangsit, prowincja Pathum Thani. No i jesteśmy na wieczornym spacerze, jest godzina 19, jak widać nocny targ działa w pełni, ludzie kupują jedzenie, mogą się stołować na ulicy, na chodnikach, jeść z ulicznych gar kuchni. A w dzisiejszym odcinku i w ramach tego spaceru porozmawiamy sobie o logice i o sposobie myślenia Tajów. Do tego tematu jak gdyby zmotywowała mnie dzisiejsza wizyta na Uniwersytecie Thammasat i również w Azjatyckim Instytucie Technologicznym, gdzie spotkałem się z moim znajomym Filipińczykiem, który mieszka w tej prowincji już od ponad 20 lat, a jego żona pracuje we wspomnianym instytucie. Zanim, moi drodzy, dojdę do tematu szeroko rozumianej logiki oraz interpretowania rzeczywistości, no to chciałem na samym początku filmu zaapelować, ażeby nie komentować w sposób wulgarny, nie posługiwać się różnego rodzaju epitetami w stosunku do miejscowych mieszkańców, do samego kraju, jak i do systemu, który tutaj funkcjonuje. Ja na samym końcu tego filmu jeszcze nawiążę do tych słów i powiem, dlaczego ludzie w taki, a nie inny sposób tutaj myślą, dlaczego w taki, a nie inny sposób funkcjonują, z czego to mniej więcej również wynika. No bo, moi drodzy, ja również jako Europejczyk i Polak z perspektywy dystansu mógłbym oceniać pewne rzeczy jako mało racjonalne, jako, mówiąc najdelikatniej rzecz ujmując, niemądre. Natomiast jeżeli ktoś się zagłębi w daną kulturę, w dany kraj, pomieszka troszeczkę dłużej, będzie obcował z ludźmi, no to będzie miał trochę szersze spojrzenie na rzeczywistość, nie będzie taki bardzo krytyczny w stosunku do tego, co się dzieje. Poza tym ja mam tutaj rodzinę, mam współmałżonkę, sam również kocham członków mojej rodziny, jak i moich tajskich przyjaciół i ogólnie sam kraj, który, co by nie mówić, jest moim drugim domem. No i tutaj, moi drodzy, zanim przejdę do tematu głównego, chciałem zadać wam pytanie. Najpierw rozejrzyjcie się tutaj wokół, popatrzcie na ludzi, na osoby, które spacerują, które przemieszczają się motorami, które tutaj handlują jedzeniem. Jeżeli się przypatrzycie, no to będziecie mogli znaleźć jedną charakterystyczną cechę, a właściwie punkt wspólny dla nich wszystkich. Czy wiecie, co to takiego? No oczywiście najprostszą odpowiedzią mogłaby być odpowiedź taka, że wszyscy są Tajami. No i oczywiście byłaby prawdziwa, ale nie o to chodzi w naszym dzisiejszym temacie. Mianowicie, moi drodzy, chodzi o maski i zakładanie ich na twarze. O maski, które Tajowie noszą praktycznie nieustannie w każdym miejscu publicznym, w obiektach zamkniętych, na wolnej przestrzeni, w restauracjach, w sklepach, no i w różnych instytucjach państwowych. No i w związku z tym dzisiaj porozmawiamy trochę o logice, o sposobie patrzenia na rzeczywistość przez właśnie Tajów, o tym, jak interpretują rzeczywistość, dlaczego w ogóle noszą tego rodzaju maski. No i równocześnie jeszcze określę to z mojej perspektywy Polaka i Europejczyka, no to jest wiele rzeczy, których nie jestem w stanie jak gdyby przeskoczyć kulturowo. No a ten film ma równocześnie pokazać widzom, że po prostu są pewnego rodzaju kulturowe różnice, które, można powiedzieć, w dalszej perspektywie są barierami, których nie jesteśmy w sposób przekroczyć. Na pewno nie będziemy w stanie ich zmienić. Jedyne, co możemy zrobić, to albo je odrzucić, albo je zaakceptować. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że interpretowanie rzeczywistości, pojmowanie różnego rodzaju rzeczy, zjawisk, innych osób oraz tego, co się do kogo mówi, no wynika po prostu w dużej mierze z miejsca naszego urodzenia, a miejsce urodzenia to konkretny język, który jest jak gdyby również strukturą i pewnym narzędziem kodów kulturowych, bo to nie tylko narzędzie komunikacji, nie tylko coś, co umożliwia nam rozmowę ze sobą, ale sposób patrzenia na poszczególne sprawy otaczającego nas świata i rzeczywistości. Oprócz tego mamy kwestie takie jak religia, no bo my jesteśmy jak gdyby
powiedzieć, krajem chrześcijańskim. Mamy swoje chrześcijańskie wartości, mamy chrześcijańskie spojrzenie na etykę, na moralność. No tutaj mamy kraj buddyjski, w głównej mierze ludzie wyznają buddyzm Terawada. Do tego dochodzą określone systemy ekonomiczne, systemy polityczne. No mamy monarchię, demokrację, są różne kraje, powiedzmy, autokratyczne. Nie ma jednego takiego samego systemu dla wszystkich ludzi na całym świecie. No mamy muzułmanów, hindusów, buddystów, chrześcijan, mamy kraje autokratyczne, demokratyczne, mamy monarchię, więc to również wpływa na określone spojrzenie ludzi na rzeczywistość. No do tego system edukacji, konkretne szkoły, konkretni nauczyciele, konkretne programy nauczania. Na samym końcu można dodać wartości, które wynosi się z domu, tego czego nas uczą nasi rodzice. No i jeszcze jedna bardzo ważna, istotna kwestia, o której rzadko się mówi, a która ma ogromny wpływ na ludzi, to jest, moi drodzy, społeczeństwo, po prostu otoczenie, tak zwane society. I właśnie o tym będziemy w dzisiejszym odcinku rozmawiać. Ta perspektywa pokaże Wam po prostu, w jaki sposób należy rozumieć tak odmienną kulturę i spojrzenie właśnie na świat przez tutejszych mieszkańców. No i z perspektywy właśnie kogoś, kto jest zanurzony w tą rzeczywistość, czyli tak zwana imersja, zagłębienie się w daną rzeczywistość, w dane otoczenie, pozwala w większy sposób być bardziej wyrozumiałym dla ludzi tutaj, akceptować pewne sprawy, tolerować, no i przede wszystkim nie krytykować, nie mając jakichkolwiek podstaw ku temu, wiedzy, czy tym bardziej doświadczenia. Tutaj, moi drodzy, można posługiwać się różnego rodzaju epitetami, sformułowaniami, interpretować to w różnoraki sposób. No bo z jednej strony możemy powiedzieć, że jest to głupie, że jest to niezrozumiałe, że jest to nielogiczne, no, a nawet bezsensowne. Na pytania, dlaczego ludzie noszą tutaj maski w taki, a nie inny sposób, można również odpowiadać w różnoraki sposób. No po pierwsze, ktoś może powiedzieć, że taki, a nie inny system polityczny, więc ludzie, powiedzmy, się obawiają. No i tak, i nie, ale nie będę się w to akurat zagłębiał. Kolejna odpowiedź jest taka, że po prostu jest tutaj pewnego rodzaju bezrefleksyjna uległość, czyli że ludzie nie myślą w sposób samodzielny, robią to, co im każą, wypełniają pewnego rodzaju instrukcje i założenia. Zresztą w tym kontekście można by również odnieść się do Chińskiej Republiki Ludowej. Z kolei kolejna odpowiedź może być taka, że po prostu ludzie rzeczywiście odczuwają zagrożenie, rzeczywiście wierzą, że maski chronią przed różnego rodzaju bakteriami, wirusami, chorobami, no i w ten sposób się zabezpieczają. Hello! Safety first. No moi drodzy, a ja tutaj dojdę do czegoś, o czym mało osób rozmawia, o czym mało osób rozmyśla i przypuszczam, że też niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Dochodzimy do kwestii tak zwanej
presji społecznej, do kwestii tak zwanego social. No moi drodzy, oczywiście w Tajlandii nie ma takich sytuacji, jakie występują w Chinach, że ktoś będzie tutaj drugą osobę, która nie ma maski, linczował, że sąsiedzi będą się wzajemnie kontrolować, a osiedle zostanie zaplombowane, zamknięte i panowie w białych kostiumach będą po prostu kogoś wywozić do jakichś obozów kwarantannowych. Natomiast moi drodzy, żeby zrozumieć, jak funkcjonują kraje Azji Południowo-Wschodniej, no to trzeba tutaj trochę pomieszkać, również przeczytać trochę literatury. No my wychowaliśmy się w europejskiej kulturze, w kulturze, która bardzo ceni sobie jednostkę, indywidualistyczne spojrzenie na świat, interpretowanie rzeczywistości, no i po prostu też w ramach kultury judeo-chrześcijańskiej cenimy sobie każdego człowieka jako po prostu niezależny byt, a w Azji, moi drodzy, jest troszeczkę inaczej. No bo oczywiście Tajlandia jest krajem buddyjskim, również tutaj jest tak zwane miłosierdzie, współczucie dla innych ludzi, łagodność, pomaganie sobie wzajemne i tak dalej. Ale jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczeństwa, to może rzeczywiście w mniejszym stopniu niż w Chinach, ale jednak jest pewnego rodzaju myślenie grupowe. Ja długo dyskutowałem z różnymi osobami, włącznie z moją żoną, dlaczego ludzie w taki, a nie inny sposób się zachowują. No bo przecież nie jestem w stanie uwierzyć w to, że około 70 milionów mieszkańców, którzy tworzą to społeczeństwo, no to są to ludzie, którzy nie poddają się jakiejkolwiek refleksji, ludzie, którzy nie zastanawiają się nad różnego rodzaju przyczynami i skutkami, ludzie, którzy nie zdają sobie kompletnie z niczego sprawy. No jest to nieprawda, jest bardzo dużo inteligentnych Tajów, wykształconych ludzi prowadzących szerokie biznesy, mających kontakty międzynarodowe, ale moi drodzy, tutaj właśnie chodzi o presję społeczną, bo w Tajlandii noszenie masek, ono nawet nie polega na tym, że ludzie się rzeczywiście obawiają jakiejś choroby, nie polega nawet na tym, że ludzie wierzą w ich skuteczność. Polega jednak na tym, że nosi się dla zasady, która mówi, że wszyscy to robią, więc ja również muszę podążać za innymi. Nie można jak gdyby wychodzić przed szereg, no nie za bardzo ludzie chcą po prostu odbiegać od innych. No i nie ma tutaj presji społecznej, o jakiej wspominałem, na zasadzie, że ktoś kogoś będzie kontrolował, ktoś kogoś będzie krytykował, ktoś będzie w bezpośredni sposób kogoś atakował fizycznie czy psychicznie. Natomiast ludzie, obserwując innych, sami niejako na siebie nakładają pewnego rodzaju ograniczenia. Ja zdaję sobie sprawę, że widzowie w dużej większości nie będą w stanie tego zrozumieć, nie będą w stanie tego zaakceptować. Będą to prawdopodobnie oceniać ze swojej europejskiej perspektywy, dlatego że ja też tak robiłem. Dlatego że ja też tak czyniłem, dlatego że też to krytykowałem, też byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony. Oczywiście to się wewnątrz mnie nie zmienia. No i jeżeli nie muszę, chociażby jak jestem na ulicy czy w jakichś parkach, na otwartej przestrzeni samemu maski nie zakładam, ale równocześnie czasami w pewien sposób muszę oszukiwać samego siebie, czy to wchodząc do właśnie autobusów miejskich, takich jak ten, który tutaj przejeżdża po mojej prawej stronie, czy korzystając z metra, z pociągów, czy w końcu wchodząc na zakupy do wielkich shopping malli, tudzież, moi drodzy, korzystając z instytucji państwowych. Więc przede wszystkim presja społeczna, przede wszystkim niewybieganie przed szereg. No kraje azjatyckie to są kraje, które właśnie cechuje rozumowanie jak gdyby grupowe, brak jak gdyby chęci zaburzenia harmonii społecznej. I nawet jest wiele osób, które się ze mną zgadzają, które również w taki, a nie inny sposób to interpretują i są to Tajowie, ale oni siłą rzeczy i tak dalej będą nosić maski dla zasady, a zasada jest taka, że po prostu należymy do społeczeństwa, nie jesteśmy indywidualistyczni, nie jesteśmy egoistyczni również z tej perspektywy. No więc dlatego, że inni tak czynią, my też powinniśmy się do tego dostosować. Zostawiajcie swoje opinie na ten temat. Ja wiem, że to się wydaje nielogiczne. Ja takich przykładów mogę podać tutaj chociażby więcej. No bo moi drodzy, jak widzicie, ludzie tutaj jeżdżą na motorach.
główne hasło przewodnie, które od kilku lat słyszymy, jest to hasło, które mówi safety first, czyli bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Ale ci sami ludzie, którzy jadą motorami, zakładając maski na twarze, równocześnie w tym samym momencie nie mają kasku. Nie mają kasku, więc kiedy dojdzie do jakiegoś wypadku, kolizji, kiedy zderzą się z twardą powierzchnią ulicy czy chodnika, no raczej ich los jest marny. Marny w tym sensie, że po prostu maska nie ochroni ich głowy, czaszki, no i pozostałych części ciała. Więc to jest jeden kolejny z wielu przykładów braku logiki. No pierwszy przykład braku logiki to było wspomniane stołowanie się w restauracjach, w barach, w kuchniach na ulicy. Drugi przykład, no to prowadzenie motocykli bez kasków, równocześnie mając maski na twarzach. Kiedy mówię o prowadzeniu motocykli, to mam na przykład na myśli sytuację, w której dwoje rodziców jedzie na motorze, mając ze sobą troje małych dzieci, powiedzmy, że w wieku przedszkolnym. To są tylko dwa przykłady z wielu, mogę ich wymieniać kilkadziesiąt, natomiast nie chcę zagłębiać się w ten temat aż tak bardzo szczegółowo. Chciałem jedynie pokazać, że różnice kulturowe, to w jakim miejscu się urodzimy, to jaką otrzymamy edukację, to w końcu jaka jest również religia w danym kraju albo system polityczny, wpływa na nasze interpretowanie rzeczywistości, wpływa na to, jak się zachowujemy, wpływa również na to, jak potrafimy interpretować poszczególne zdarzenia, poszczególne słowa. No i siłą rzeczy Azja, również Azja południowo-wschodnia, a w tym Tajlandia, no to jest kraj, w którym ludzie chcą żyć w harmonii, nie zaburzać jej, a z tym, co zaburza harmonię, jest po prostu zbyt szerokie, zbyt głębokie wychodzenie poza społeczeństwo, czyli wychodzenie przed szereg. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, moi drodzy. Jesteśmy na głównej drodze pomiędzy Bangkokiem a Ayutthayą. Ja Wam życzę dobrego dnia. No i trzymajcie się. Czołem!